jak Tomka poznałem, to zaraził mnie tą propozycją i, no. I stwierdziliśmy, że rzeczywiście bieg można robić na fajnych asfaltach, prościutkich, eleganckich, a właśnie połączmy to z CIS-em, bo ludzie się nie zdają sprawy, że mieszkamy w miejscu najbardziej zacieśnionym w Polsce, w Europie. Nie ma nadleśnictwa drugiego takiego jak nasze w Polsce czy na świecie, gdzie ten pradawny gatunek, bo przecież ten gatunek ma historię 200 milionów lat. To jest jedyny gatunek, który rośnie w obecnych czasach, który pamięta dinozaury, CIS właśnie, nie? I on tu występował naturalnie w Puszczy Gołnioskiej, ponoć według różnych przekazów z tamtych czasów. On tutaj normalnie wszędzie występował. To był pieniądz za naszych królów, to był najlepsze drewno do budowy mebli. Wszystkie zamki, wszystkie meble to były właśnie z CIS-a, nie? To w nadleśnictwie Rokita są przepiękne tereny, prawda? Oczywiście. No i mało które nadleśnictwo mamy dwa rezerwaty CIS-owe. CIS-y koło Przybiernowa Sosnowickie i CIS-y Rokickie, także można się pochwalić tym właśnie na skali, no, nie tylko polskiej, europejskiej. I dlatego niech ludzie oprócz tej fajnej inicjatywy, jaką jest bieg, niech też pobiegną koło właśnie tego pradawnego gatunku, tego właśnie prawie dinozaura wśród drzew. Mało tego, CIS jest jedynym drzewem w Polsce, które potrzebuje do zapylenia egzemplarza męskiego i żeńskiego. To też jest ewenement skali przyrody. Każde drzewo ma okazy męskie i żeńskie na jednym powiedzmy pniu, a CIS musi być osobny. Czy to nie? Taka na żywo super lekcja biologii o przyrody. Dokładnie. Biegniemy właśnie obok tych właśnie pradawnych CIS-ów i takiego biegu nie można, nie wiem, dotknąć w innym miejscu w Polsce, bo nie ma w sumie, będziemy tego CIS-a dotykać przy biegu, będziemy go dotykać przy jeździe rowerem, mamy dwa rezerwaty, mamy dwie trasy. Tomka poznałem przypadkowo wiosną tego roku i jak powiedział mi, że fajnie by było to zorganizować gdzieś w ramach, powiedzmy, gminy nadleśnictwa, no to od razu widziałem to w ten sposób. Znając podejście naszej firmy, to zawsze jesteśmy dla społeczeństwa i lasy są otwarte. Czy będzie się działo? Można spokojnie po prostu promować, nagłaśniać i spraszać. Dokładnie. Za rok coś będzie ciekawego, a w tym roku mamy CIS-y. Także. W tym roku też będzie bardzo ciekawie, ale to jest pierwszy bieg i będzie kontynuacja na pewno. Oczywiście, także nastawiamy się na to, że to jest takie pierwsze koty za płoty. Dokładnie. No ale będzie wielki fan i później, no w tej imprezie jest coś dla każdego. Dokładnie, zapraszamy. I dla małych, i dla dużych. Sprawdzimy się. Dokładnie. No i fajnie. Także naprawdę mamy. To ludzie się nie zdają sprawy, ale mamy te miejsca, których nie ma nigdzie, nie? Tego nie ma. To jest taka dla prawdziwych takich przyrodników, to jest perełka taka jedyna na świecie, nie? Bo to mało tego, że ten CIS tutaj jest naturalnie, to odnowienie jego jest skuteczne, on się odnawia i żyje, bo w Polsce są rezerwaty CIS-owe, ale naturalne odnowienie nie ma tego podłoża, żeby żyło, nie? A tutaj u nas praktycznie ja się spotykam na co dzień z młodymi, nowymi siewkami i to dla mnie jako leśnika, przyrodnika jest ewenementem natury. Czyli ten CIS kocha tu być. Kocha tu być, dokładnie. Ten teren właśnie gminy Przybiernów upatrzył sobie wyjątkowo i fajnie, bo praktycznie poznaję mnóstwo ludzi dzięki temu. Mamy mnóstwo wycieczek, mnóstwo naukowców, no bo każdy jest ciekawy, jak to wygląda. To jest gatunek od zawsze polski, od zawsze stąd. Dlatego fajnie, że on tutaj powrócił i jest, bo nie ma co ukrywać, ale on był troszeczkę źle traktowany przez naszych, powiedzmy, przodków, bo jest trujący niestety. Mhm. Jego igły, jego ten orzeszek w środku osnówki takiej ładnej, czerwonej, pięknej, on jest trujący. Igły tak samo, także należy powiedzmy unikać kontaktu bezpośredniego z CIS-em, jeżeli chodzi o spożywalność. No ale zwierzęta leśne na przykład minęły te toksyny, minęły te trucizny i one go spokojnie spożywają, niszczą go, zjadają i nic im nie jest, a nasi przodkowie wycinali go między innymi dlatego, że czy koń, czy krowa po zjedzeniu jakiejś ilości igieł cisowych umierały, nie? Także są różne przekazy, ale generalnie w tych czasach potrafimy już oszukać tą toksynę i w większości krajów zachodnich wiem, że leki nowotworowe się robi na podstawie... No na pewno w jakimś tam stężeniu ze wszystkiego można zrobić lekarstwo. Także ten CIS to jest taki potężny temat do rozmów, do wiedzy. To zaczęliśmy od... To się nadaje na osobny materiał. Zaczęliśmy od jakiegoś tam biegu, znaczy nie jakiegoś super, super wydarzenia, jakim jest bieg, a kończymy już na farmacji. Także nie, to jest gatunek, który naprawdę jak go śledzę 20 parę lat i no, temat jestem pod wrażeniem... i rozwoju, i wyglądu,
I ten, no i generalnie fajne drzewo, rzadkie i w sumie możemy się cieszyć, że w tym rejonie idziemy po lesie na grzybach i my go spotykamy. Czy CIS jest pod ochroną? Tak, oczywiście. Jest pod ochroną. Jest pod ochroną i ale powiem pani szczerze, że jestem dumny z tych rezerwatów, ale my jako leśnicy doskonale go chronimy bez ochrony prawnej, wiemy gdzie występuje, na bieżąco go inwentaryzujemy i przy wszelkich pracach, jakie wykonujemy w lasach, on zawsze jest szczególnie traktowany. Jest zaznaczany, naniesiony na mapy, GPS-y. Teraz mamy taką technikę, że nie ma problemu, żeby coś po tam zrobić. Także każdy CIS jest na wagę złota i leśnicy robią wszystko, żeby powiedzmy tak było. Czy biegnie pan? Wie pani co, chętnie, ale raczej stanę po tej stronie organizatorów i będę zabezpieczał trasy, żeby tam komuś się nie stała jakaś krzywda, że nie pobiegł gdzieś w prawo, lewo. Ale rozumiem, że na pewno przymierzył pan tą trasę jako organizator, żeby tam zobaczyć, sprawdzić, dojrzeć. Powiem szczerze, że codziennie kawałkami tych tras przejeżdżam. Dzisiaj takie fajne wydarzenie mieliśmy, mamy 100 lat Lasów Państwowych i w ramach tej reakcji dzisiaj mieliśmy nawet na tej kawałku tej trasy OREF, czyli Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prawie 3 km drogi te osoby pokonały, także miło spacerując. Zakończyliśmy to właśnie w Cisach Rokickich spotkaniem przy kiełbasce, chwilę przed wizytą z panią, także ta trasa cały czas jest powiedzmy w ruchu. I tak, nakrywamy filmiki, które też państwu będą przekazane za chwilę z drona, trochę z samochodu i myślę, że sprawa jest rozwojowa i jeszcze nie koniec. Czyli Nadleśnictwo Rokita może odwiedzić każdy, kto jest zainteresowany taką edukacją. Oczywiście, lasy są otwarte, zawsze były i będą, mam nadzieję. I rzeczywiście mamy o czym rozmawiać, a CIS jest jednym z moich koników, jeżeli chodzi o leśnictwo Rokita, bo jestem akurat zbieżność nazwisk, jest Nadleśnictwo Rokita, ja jestem Leśnictwo Rokita, także kto się ze mną spotka, zawsze ja właśnie skręcam w kierunku tego CIS-a, bo jestem dumny z tego, że mogę być leśniczym na takim kawałku lasu, gdzie tego CIS-a jest dużo i wiem, że jestem może nie ja ewenementem, ale ten gatunek jest ewenementem i to jest rzadkość, nie? W skali. Mówię, ja się zawsze mówię Europy, świata nawet. Nie? Fajnie być leśniczym. O Jezu, droga pani, bajka. Poleca pan. Ja się tak, jak najbardziej. To jeżeli ktoś lubi nie tyle wolność, bo to nie wolność, to może nie, ale naturę, przyrodę, to nie ma lepszej pracy. Jeszcze jest spokój, bo rzeczywiście my pracujemy w spokoju, pracujemy z naturą. To jest tak naprawdę... I chyba tylko jedna rzecz, to trzeba mieć w sobie. To się nie da nauczyć. To trzeba mieć... Tą naturę trzeba mieć w sobie. Jeżeli człowiek ma tą naturę i kocha to jak najbardziej zapraszamy do szeregów leśników. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Kłaniam się.